Yokozuna 11. With all your courage, trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Wjechał na pokład samolotu. Samolot jednym gęsem połknął nasz piłkobus. Teraz to odrzutowiec Inazumy. Oficjalny samolot japońskiej reprezentacji. Polecimy sobie na wyspę Lyokot z prawdziwą klasą. Hej, chłopaki, przyniosłam wam przekąski. O, super, zjemy lunch w samolocie. Wszystkie są takie same? Hej, cofnąć się. Spójrzcie tylko. Pycha! Zabieraj łapy. Zjecie je dopiero w samolocie. Opiekuj się nimi, dobrze? Jasne. Dzięki za jedzenie. To miło z twojej strony. Macie zamiar podbić świat. A to oznacza, że musicie się zdrowo odżywiać, żeby wciąż być w pełni sił. Słyszeliście, panowie? Tak jest! Chyba powinniście już ruszać. Szkoda, że nie możemy lecieć z wami. Luzik, będzie dobrze, stary. Słuchaj, Jordan. Żałuję, że nie lecimy razem. Przepraszam. To był trudny mecz i musiałem się poświęcić. Ale niczego nie żałuję. Byłeś bardzo dzielny. Ha, ależ wy jesteście wrażliwi. Gadacie, jakbyście już nigdy mieli nie grać. Przestań, Kaleb. Nie denerwuj się tak, bo tym razem on ma nawet rację. To tylko lekkie kontuzje, a oni szybko wrócą do zdrowia. A gdy już się wykurują, przyślemy po nich samolot, żeby do nas dołączyli na wyspie. Tak właśnie będzie. Pewnie. Dobra, a zatem Sean i ty też, Jordan, będziemy na was czekać na wyspie. Skoro Inazuma ma wkrótce podbić piłkarski świat, to będą jej potrzebni wszyscy zawodnicy. Musimy wyzdrowieć jak najszybciej. Chcę zagrać w przynajmniej jednym meczu turniejowym. Początki bywają trudne. Ale jeśli się nie poddajemy, to zawsze jest jakaś szansa, tak? Jestem pewien, że szybko do was dołączymy. Tak! Wyharujcie na boisku, a my będziemy zdrowieć. Świetnie! No i to ja rozumiem. Axel, proszę, zaopiekujesz się Austinem, dobrze? Pewnie. Bądź spokojny, zaopiekuję się mamą i restauracją tak jak trzeba. Ty możesz spokojnie skupić się na meczach. Dzięki. Powodzenia, braciszku! Dziękuję. Bądź grzeczna, gdy mnie nie będzie i dobrze się ubieraj, by nie zachorować. Dobrze! W porządku, możemy ruszać. Idziemy do samolotu, dzieciaki. Wkrótce wrócimy. Jako zwycięzcy. Nasz bilet do świata! Popatrz, ale jesteśmy wysoko nad chmurami. Normalnie aż nie mogę w to uwierzyć. To urocze, że ze wszystkiego cieszysz się jak dzieciak. Ej, jesteś tak samo podekscytowany jak ja. Hej, zobacz! Statki towarowe są malusieńkie. Niesamowite, normalnie jak mróweczki. Co z tobą, Herli? Stało się coś? Nic, po prostu nie za bardzo lubię latać. Chcę wrócić nad mój kochany ocean! Wyspa Lyokot, tak? Ciekaw jestem, jak wygląda. Nazywają ją też wyspą piłki nożnej.
Z uwagi na międzynarodowy puchar strefy futbolu, na całej wyspie wybudowano boiska i rezydencje dla piłkarzy. A co z rdzennymi mieszkańcami? Że z kim? To chyba idealne miejsce dla mnie. Nareszcie świat dowie się, jakim jestem wspaniałym piłkarzem. Już najwyższy czas, żebyś znów zagrał jakiś mecz. Miło cię będzie znów zobaczyć, Mark. Wszystkich udających się do centrum prosimy o przybycie na przystanek. Autobus odjeżdża za kilka minut. Brzmi jak cudzozianka. Wszędzie piłki. Tu mają fioła na punkcie piłki nożnej. Fuj, ale upiorne. Spójrz, to flaga Inazumy. Super. Wyspa piłki nożnej, tak? Nie mogli wybrać lepszej nazwy. Zjechali się tu najlepsi piłkarze z całego świata. W powietrzu aż unosi się zapach futbolówek. Jednak tu jesteśmy. Niezwykłe. Tak! To ulica główna. Przychodzą tutaj wszyscy, którzy chcą się pokazać. Och, bardzo podobnie jest na Wyspach Południowych. Prawie jak w domu. Od razu lepiej się czuję. Chwila, teraz to wcale nie przypomina domu. Jesteś niezwykle spostrzegawczy. Najwyraźniej na całej wyspie wy... Aby każda z drużyn mogła się odprężyć i poczuć jak we własnym domu, wzdłuż ulicy Głównej wybudowano kopie charakterystycznych budowli znajdujących się w krajach uczestników. Kto by pomyślał? Patrzcie, to wygląda jak plan filmowy. Jesteśmy teraz w dzielnicy angielskiej. Do wybudowania każdego z tych budynków użyto wielu ton oryginalnych cegieł sprowadzonych z Anglii. Tak? Ta sielankowa atmosfera sprawia, że można się poczuć jak w dawnym Londynie. Oni tylko piją herbatę. A ja jakoś dziwnie się czuję. Ja też. A, no i czar prysł. To dzielnica włoska, a te domy to wierne kopie kamienic stojących przy Wielkim Kanale Weneckim. Ta wyspa jest po prostu odlotowa. Wystarczy tylko ją objechać, żeby zwiedzić cały świat. Aha, ej, chwileczkę, czy możemy się zatrzymać? Spójrzcie na nich. Kto to? Nie wiem, to chyba drużyna włoska. Napastnicy, pamiętajcie, gdzie podczas ataku jest linia obrony. Tak jest! Środkowi, jedno oko na przeciwniku, drugie na piłce. Cały czas myślcie o tym, jak można ją przechwycić. Tak jest! I obrońcy, atakujcie, gdy tylko dostrzeżecie okazję. By wygrać mecz, trzeba strzelać gole. Tak jest! Niesamowite! Stoi na środku boiska, a mimo to widzi, co robią obrońcy stojący za nim. Ale ekstra! Zupełnie jakby miał oczy z tyłu głowy. To właśnie piłkarz grający na najwyższym światowym poziomie. Zawodnik, który widzi wszystko na boisku, jakby patrzył z nieba. Widzi wszystko na boisku? To najwyższy światowy poziom. Dobra, chłopaki, zaczynamy wreszcie tę imprezkę! Pycha, kosz z owocami! Teraz wiem, że jestem w tropikach. Gratuluję awansu do światowej czołówki. Brawo, Mark. Nelly, nie wierzę! Jak miło cię widzieć! Ciebie również. Ale co ty tutaj robisz pośrodku pustkowia? Nie uczysz się teraz za granicą? Przepraszam, to było kłamstwo. Kłamstwo? Jeździłam po całym świecie, prowadząc śledztwo w wyjątkowo ważnej sprawie. Jakiej bardzo ważnej sprawie? Posłuchaj, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Widzisz, Mark, twój dziadek...
Chodzi o to, że on nadal żyje. Co? Mój dziadek nadal żyje? Ale czy jesteś tego pewna? Prowadzę śledztwo w sprawie wypadku sprzed 40 lat, które dotknęło pierwszą Inazumę. Usiłuję dowiedzieć się prawdy, którą zakopano na wiele, wiele lat. Tuż po wypadku, twój dziadek też chciał się dowiedzieć, co zaszło. Odpowiedzialny jest za to Ray Dark, który stał za owym wypadkiem i sam został ranny. Gdy zorientował się, że jego życie jest zagrożone, przyjaciel wywiózł go za granicę, by tam wyzdrowiał, rozsiewając przy tym fałszywą informację o jego śmierci, aby uwolnić jego rodzinę i najbliższych od mrocznych poczynań Reya. Pogmatwane, co nie? Dziadek nadal żyje? Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Wiem. Chwila, więc ten list był od niego? Kto wie, być może twój dziadek znajduje się na tej wyspie. A może nie? W końcu ty tu jesteś, prawda? Czy mogę się z nim spotkać? Tego nie wiem, ale niestety muszę już iść. Już? Nie chcesz zobaczyć pozostałych? No weź, ucieszę się na twój widok. Naprawdę nie mogę. Jestem właśnie w trakcie mojego śledztwa i muszę już iść. I lepiej, gdybyś nie mówił nikomu, że mnie widziałeś. A dlaczego? Nie mogę teraz tego wyjaśnić. Możesz to dla mnie zrobić? Dobrze, skoro tak sobie życzysz. Dzięki. Luzik. Było miło. Więc dziadek może być na tej wyspie. Gdzie u licha byłeś? Nie wiesz, że już pora obiadu? Tak, przepraszam. Gdzie byłeś? Martwiłam się o ciebie, głąbie! Tak, ja... Pewnie znowu szukałeś kolejnego miejsca na trening, mam rację? Bystra ze mnie dziewczyna. Proszę bardzo. Aha. Gdzieś już widziałem tę linę. Zabrałam ją. Pomyślałam, że ci się przyda. Rewelka! Naprawdę bardzo dziękuję. Mhm. No dobra, teraz muszę tylko znaleźć jakąś oponę. Najpierw zjesz obiad! Opona! Opona! Najwyraźniej nikt na tej wyspie nie wyrzuca zużytych opon. Zwłaszcza takich bardzo ciężkich. No i ogromnych! Takich, które po uderzeniu nie drgną nawet na centymetr. Ha? Tak! Znalazłem! Stójcie! Potrzebna mi ta opona! Hej! Zawróćcie, proszę! Nic ci nie jest? Nic, dzięki. Hej, znam cię. Przepraszam za piłkę. Rany, szybki jest. Hej, czekaj! Przeskoczył przez wszystkie przeszkody leżące mu na drodze. A do tego jest strasznie szybki. Czy może pan oddać moją piłkę? Piłkę? Wyprzedził tę ciężarówkę? No nieźle! Uważaj! Boska ręka! Ale jak? Przecież to niemożliwe. Trzymaj piłkę, jeszcze raz przepraszam. Spoko. Jesteś naprawdę piekielnie szybki. Ledwo za tobą nadążyłem. A ty chyba mógłbyś zatrzymać słonia. Wybacz, nazywam się Mark Evans. Jestem bramkarzem reprezentacji Japonii.
Jeśli się nie mylę, ty grasz we włoskiej drużynie. Dziś po południu widzieliśmy wasz trening. Coś nie tak? Nie, po prostu mam przyjaciela Japończyka. I troszeczkę mi go przypominasz. Nazywam się Paolo Bianchi. Paolo, tak? To dziewczyńskie imię? Nic wam się nie stało, chłopcy! Wystraszyliście mnie na śmierć, wyskakując znikąd tak nagle. Czy mogę wam jakoś pomóc? Tak! Czy mógłbym pożyczyć tę oponę? A do czego ci stara opona ciężarówki? Do treningu piłki nożnej. No? Nie rozumiem dzisiejszej młodzieży. Zużyta opona do treningu piłki nożnej? Faktycznie niezły z ciebie dziwak. Zapamiętam cię, Marku Evansie. Ja ciebie też. I do zobaczenia na boisku, Paolo. A, dobrze, powinno wystarczyć. Naprawdę bardzo dziękuję panu za pomoc. Co będziesz robić z tą oponą? Coś takiego! W ten sposób trenuję wszystkie moje specjalne parady, proszę pana. Specjalne parady? A jak się nazywa ta, którą zatrzymałeś tę oponę? Ta obrona to boska ręka. Nauczyłem się jej z zapisków mojego dziadka. To pierwsza obrona, jaką poznałem. Dzięki niej nauczyłem się wielu innych typów obrony. Jestem tutaj właśnie dzięki nim i dzięki wskazówkom mojego dziadka. Więc wszystko przez twojego dziadka, tak? Ha? I sądzisz, że to prawda, chłopcze? A czy nie jesteś tutaj ze względu na piłkę nożną? No racja. Zapomniałem. Zatrzymaj oponę. Powodzenia z treningiem. Czy ten facet chciał mi przekazać jakąś wiadomość? Bo chyba nie do końca rozumiem. Tak czy siak, techniki dziadka to też moje techniki. I to dzięki nim zdobędę Mistrzostwo Świata. Nie wiem, czy słyszałeś, to był Mark Evans. Cały świat czekał na to wielkie święto piłki nożnej. Rozpoczyna się Międzynarodowy Puchar Strefy Futbolu. 10 mistrzowskich drużyn, które wygrały eliminację, będzie walczyć o tytuł Mistrza Świata na specjalnie do tego stworzonej wyspie Ljokot. Ja jestem Max Torlunde i będę komentować dla was ten mecz razem z byłym napastnikiem i MVP Lig Europejskich, panem Levinem Murdochem. Witaj, świecie. Drużyny wchodzą właśnie na stadion. Jako pierwsza idzie reprezentacja Brazylii Królestwo. Zespół prowadzi ich napastnik, Macro Bingo. Znany jest też jako król fantazji. Okrzyknięty został najbardziej wszechstronnym piłkarzem eliminacji dzięki mistrzowskiemu przygotowaniu fizycznemu, technicznemu oraz taktycznemu. Kolejna jest reprezentacja Włoch Orfeusz. Drużynę prowadzi ich biały meteor, czyli Paolo Bianchi. To obecnie najlepszy europejski napastnik, powalający prędkością i techniką. Nic dziwnego, że mówią na niego meteor. Na mnie już chyba pora. Na pewno nie chcesz zostać i obejrzeć do końca? Nie. Kolejną drużyną jest reprezentacja Argentyny Imperium. Flagę dzierży ich kapitan Thiago Torres. Przeszli przez eliminację, nie tracąc ani jednej bramki, a to dzięki żelaznej linii obrony kierowanej przez Torresa. A oto i drużyna angielska Rycerze Królowej. Flagę niesie kapitan Edgar Partinus. No dobra, czy wszyscy są obecni? Tak! W porządku, ludzie, idziemy! Tak! Na stadion wchodzi teraz drużyna japońska Inazuma. Pierwszy, trzymając flagę, idzie słynny Mark Evans.
Patrząc przez pryzmat międzynarodowy, tej drużynie brakuje jeszcze dojrzałości i doświadczenia, ale nieraz dowiedli, że są waleczni i zdeterminowani, a do turnieju finałowego dostali się po zaciętej walce. Być może i brak im doświadczenia, ale mają wulkaniczne pokłady możliwego rozwoju. Moim zdaniem mogą być czarnym koniem tych rozgrywek. Wiem, co masz na myśli. Wszyscy chętnie zobaczymy potyczki Inazumy Japan. Kolejny zespół wkraczający na stadion to mali giganci z Kamerunu. Reprezentują Afrykę i to wszystko, co o nich wiemy. Ich potencjał jest wielką tajemnicą. Tuż za nimi zespół, który znają wszyscy. To reprezentacja USA Jednorożec. Prowadzi ich kapitan Mark Krüger. Spójrz, Mark. A? O, to Erik i Bobby! Dostaliście powołanie do reprezentacji! A żebyś wiedział! A zatem wszystkie drużyny rozegrają mecze pomiędzy sobą, ale tylko jedna sięgnie po mistrzowski tytuł. Kto to będzie? Jesteśmy w mistrzowskiej czołówce, ale czad! Mam nadzieję, że mnie widzisz, dziadku! Wkrótce się spotkamy na szczycie. Masz moje słowo. Rozpoczynamy największy turniej piłki nożnej w historii świata. Nareszcie się zaczyna, panie Garfield. Ja tak. Ceremonia otwarcia turnieju jest zarazem chwilą rozpoczęcia mojego planu. Czyż nie mam racji? Turniej wreszcie się rozpoczął, a naszymi pierwszymi przeciwnikami będą Anglicy, rycerze królowej. Na próbę zostaną wystawione ich umiejętności i oczywiście moje. Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki Inazumy. Światowy poziom! Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufmann, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.